Zdaję sobie z tego sprawę, że większość z Was, przyglądając YouTube, korzysta nie z komputera, nie nosi go ze sobą, ale ze sobą ma komórkę i na komórce przegląda. I ten mój kanał z zadaniami z fizyki też przez Was jest przede wszystkim oglądany na telefonach komórkowych. Jest pewna jednak niedogodność, o której wiem, z którą Wy się borykacie. Mianowicie, chciałby się mieć w jednym miejscu treści zadań, żeby rzucić okiem na dany rozdział i zorientować się, jakie są zadania. O, to znam, tego nie znam, a to by warto było jeszcze przeanalizować. W związku z powyższym podpowiadam Wam, jak wybrnąć z tego problemu, bo spisu treści zadań nie można umieścić na YouTubie. Na YouTubie można umieścić tylko film, ale gdybym sfilmował treści zadań i opublikował to jako film, to by było trochę dziwne. Ja nie wiem, jak to z tego nawet można byłoby korzystać, czy w ogóle można byłoby korzystać. W związku z tym podpowiadam Wam, jak nawet na komórce bardzo szybko mieć treści zadań z danej playlisty, które występują jedna po drugiej, żeby zorientować się, co tam jest, co już znam, czego nie znam, a na co jeszcze warto byłoby zwrócić uwagę. Za chwilę zniknę z ekranu, ale w zamian pojawi się mój kanał na YouTubie i będę komentował i poinformuję Was, jak przejść do spisu treści zadań, mojego zbioru zadań. Siedzę przed swoim komputerem i przeglądam informacje zawarte na portalu Wirtualnej Polski. Tu mam przekierowanie do mojego kanału na YouTubie. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na ten ciemny pasek rozbieżonego nieba, bowiem tu z prawej strony u dołu znajduje się link przekierowanie do e-fizyka.pl. Do tej strony to jest również moja strona, która powstała kilka lat przed kanałem YouTube. Wchodzimy na tę stronę i tu mamy strona tytułowa spis treści zbioru zadań. I na przykład ruch jednostajny. Możesz szybko przewinąć, rzucić okiem na treść i zorientować się, jakie zadania występują na danym, w danym rozdziale. Jeśli czegoś nie rozumiesz, włączasz rozwiązanie i przyswajasz sobie informacje. Charakterystycznym jest to, że te rozdziały, kiedy powstał mój kanał YouTube, przeniosłem na kanał jako kolejne playlisty. Zadania występujące w rozdziałach powtarzają się na YouTubie, ale tutaj mam możliwość obejrzeć treści wszystkich zadań i zorientować się dokładnie, czego jeszcze nie umiem, czego powinienem się poduczyć, które zadania rozwiązać. Takich możliwości nie mamy na kanale YouTube, bo kanał YouTube tylko wyświetla filmy. Trudno sobie wyobrazić, że robimy film z treści zadań kinematyka ruchu jednostajnego. No i bym film nakręcił przewijając, a jak to później oglądać, no trudno byłoby to jakoś zsynchronizować z każdym z Was. W związku z tym zachęcam Was do przejścia na moją stronę. Popatrzmy na rozwiązanie na przykład zadania drugiego. Mamy rozwiązanie. Z lewej strony są potrzebne informacje, a tu mamy powrót do strony głównej, do treści zadań albo napisz do mnie. Nie ma reklam. Doskonale wiesz, że na YouTubie, jeśli wejdziesz i obejrzysz mój film, to zanim zacznie się obejrzenie tego filmu, to najpierw trzeba właśnie zaliczyć reklamy, które z dnia na dzień stają się dłuższe albo jest ich coraz to więcej.